To jest jeden grosz i muszę przeżyć z nim przez 24 godziny w GTA 5. No i wymienić go na super mega samochód za 100 milionów dolarów. Siemka, przepraszam, macie może coś na sprzedaż? Hej, naprawdę przepraszam, że przeszkadzam, ale chcesz może wymienić coś za tego grosza? Nie chcesz, okej? O mój Boże, stary, to będzie cięższe niż myślałem. Naprawdę już zaczynałem tracić nadzieję, ale nagle... Serio, naprawdę chcesz mi to sprzedać? Boże, naprawdę dziękuję. Ale okej, dobra, niech będzie to czas na następny etap planu. Sprzedam ten długopis tylko za dolara. To jest serio genialna oferta, 1 dolar za taki długopis. Ej, nie no, nie odchodź ode mnie, gadam do ciebie. Możecie nim pisać, możecie nim rysować, dosłownie wszystko możecie, ale w sumie to nic więcej. Jest, ja nie wiem, że to naprawdę się udało, naprawdę dziękuję, zdobyliśmy swojego pierwszego dolara. Ale dobra, niech będzie, muszę wyjaśnić, co dokładnie teraz się dzieje. Wczoraj w nocy, gdy spałem, zostałem totalnie okradziony. Zabrali mi samochód, zabrali meble i zabrali mojego najlepszego przyjaciela robocika. A jedyne, co z tego pozostało, to ten jeden grosz. No i teraz muszę go wymienić, by zostać milionerem. Następną częścią mojego planu jest wypożyczenie jednego z tych skuterów wodnych, ale jedna godzina na nim kosztuje aż 30 dolarów. Pewnie widzowie zastanawiacie się, jak tak szybko zabieje dolara w 30 dolarów. To jest trenerka, czyli najsilniejszy człowiek w GTA 5. No i jestem pewien, że ma troszeczkę pieniędzy w swoim plecaku, więc za jednego dolara kupiłem od tego hot doga i dałem trenerce specjalne wyzwanie. Siemanko, trenerka, chciałbym cię wyzwać na specjalny wyścig. O tak, a co z tego będę miała? Jeżeli ty wygrasz, będę twoim służącym na jeden dzień, ale jeżeli ja wygram, będziesz musiała zjeść od tego hot doga. Ha, to będzie proste. Wyścig polegał na tym, kto pierwszy na końcu tej plaży, a kto to przegra, dostaje karę. Do tego hot doga dodałem specjalnej trutki, a ona w trakcie przypadkowo została potrącona, przez co wygrałem ten wyścig. Ten hot dog jej naprawdę nie smakował. Naprawdę przepraszam, trenerka, takie zasady, ale to jest idealna okazja, by okraść jej plecak. To jest naprawdę ryzykowne, oby ona nie wróciła, ale proszę, dużo kasy. Oh, perfekcyjnie. Dzięki 30 dolarom wypożyczyłem skuter i dawałem ludziom przejażdżki przez cały dzień. Każdy jeden przejazd kosztował 10 dolarów, a pod koniec miałem aż 100 dolarów. No i to wszystko z tego jednego grosza. Okej, perfekcyjnie, zarobiliśmy 100 dolarów i teraz musimy... Au, Boże, moje kości. I teraz... Musimy przejść do następnej części planu. Wystartowanie w konkursie rowerowym. Na pewno wszystko okej, stary. Do tej konkurencji trzeba było być naprawdę utalentowany. Wzięcie udziału kosztowało 100 dolarów, ale jeżeli wygram, to zarobię 1000 dolców. Czy warto było zaryzykować? Rozpędziłem się najmocniej jak się da, bo ten, kto zrobi najlepszy trik, to wygrywa. Okej, dawaj, Goty, musimy zrobić coś naprawdę wyjątkowego. To jest ten czas, czas na najlepszą sztuczkę, jaką GTA 5 nie widziało. Jestem teraz jak anioł. O mój Boże, oni naprawdę mnie kochają. Zająłem pierwsze miejsce. No i wygrałem 1000 dolarów. W kolejnej części planu poszedłem do salonu samochodowego. Kupiłem tam najtańszy samochód, jaki znalazłem. 300 dolców za tą furkę to troszeczkę za dużo, ale mam idealny pomysł. Mając ten samochód, możemy zostać Uberem. Uber to najlepsza aplikacja taksówkowa w całym GTA 5. Musimy teraz tylko wozić ludzi w różne miejsca. Siemanko, stary, jestem twoją taksówką. Przez kilka godzin zarobiłem 890 dolców. O, siemanko, potrzebuję naprawdę szybko podwózki za... Poczekaj, daj chwilkę. Nigdy nie wyjdę z tą żywcem. Sorry za to, potrzebuję podwózki z banku, proszę. Podjechałem pod bank i czekałem na przybycie mojego klienta. A, poczekajcie, co się dzieje z bankiem? Wywalajcie, głupki, mam zaraz taksówkę i nie mam czasu. Nara, bam, bam, gdzie żyjecie? Okej, dobra, gdzie jedziemy? Pośpiesz się, głupku, jedź szybciej! O, poczekajcie, to są policjanci! O mój Boże, co tutaj się dzieje, ja na to się nie pisałem! To było naprawdę niebezpieczne, ale wpadłem na genialny pomysł. Okej, z tego co widzę, to ty jesteś kryminalistą i mam do ciebie pytanie. Co mnie teraz powstrzymuje przed oddaniem ciebie gliną? Dzięki temu dostanę naprawdę niezłą nagrodę. Nie, nie, proszę, nie, nie rób tego, stary. Co powiesz na to?
że pomożesz mi uciec, a ja podzielę się kasą z napadu. 25 tysięcy dolców, pasuje? Wow, 25 tysięcy! Okej, dobra, niech będzie. Głupia policja. Z jednego grosza mogłem teraz zarobić 25 tysięcy dolców. Jeżeli by mi się udało zatrzymać tą całą kasę, to totalnie przybliżyłoby mnie to do mojego celu, czyli dokładnie 100 milionów dolarów. O nie, wygląda na to, że kończy nam się droga, ale dobra, niech będzie, bęk do ścieku. Żeby uciec policjantom, użyłem kanału wodnego, aby dotrzeć do tajnego vana złodzieja. O mój Boże, to było obrzydliwe. O tak, to jest to, mój samochód ucieczka. Wow, dzięki stary. To było naprawdę szalone, jak z jednego grosza doszliśmy do 25 tysięcy dolarów. Ale mam taki sekret, dzięki którym zarobię o wiele więcej. Halo policja, chciałem zgłosić, że znalazłem przestępcę, który okradł bank. Tak dokładnie, właśnie wpakowałem złodzieja w ręce policji. Pieniądze z nagrody od policji dodane do mojego portfela dały aż 35 tysięcy dolarów. Ale niestety czas nam się kończył, więc moim następnym celem był epicki wyścig uliczny. Wzięcie udziału w wyścigu kosztowało 5 tysięcy dolarów, ale jeżeli byłbym pierwszy na mecie, to wygrałbym 50 tysięcy dolców. Boże, ja nie mogę, co to jest za fura? Hej, przestań tak mówić, ale dobra, w sumie to ona ma rację. Zobaczcie na to, oni wszyscy mają mega super szybkie samochody, a mój niestety nie jest super. Więc zdecydowałem pojechać do mechanika, aby go ulepszyć. Boże, proszę, błagam cię, dawaj szybciej, zostało mi tylko 8 godzin. Dobra, jest, udało się, teraz wygląda o wiele lepiej. Dopalacze rakietowe i mega szybkie opony. Dobra, właśnie bierzemy udział w epickim wyścigu. Te 50 tysięcy dolarów po prostu musi być moje. Okej, dobrze, jedziemy dosyć szybko, jest naprawdę git. O mój Boże, żartujecie sobie ze mnie. Wow, proszę, wyląduj dobrze, błagam. Okej, dobra, jest, udało się. Przede mną teraz jest tylko dwóch przeciwników, pomarańczowy samochód i srebrna fura. Teraz jedyne, co musimy zrobić, to wytestować moje rakietowe dopalacze. Dawaj, dawaj, dawaj. Pomarańczowy jest dalej bardzo daleko, ale poczekaj. Byłem naprawdę zdziwiony, bo pomarańczowy samochód był cały czas na prowadzeniu, ale nagle rozwalił się przez głupią rampę. O mój Boże, co jest, patrzcie na to, srebrny się rozwala, jest, teraz musimy to wygrać. Dawaj, dawaj, proszę cię, tak blisko mety. Jest, udało się, poczekaj, co jest? Ja nie wierzę, widzowie, to naprawdę nam się udało. Zobaczcie na mój portfel. Ale dalej potrzebujemy ich trochę więcej. Pojechałem teraz tym samochodem z powrotem do salonu samochodowego i sprzedałem tą furę gościowi, od którego ją kupiłem. Posłuchaj stary, to jest mega szybki wyścigowy samochód. Jest on ulepszony, błyszczący i ma rakiety. To naprawdę serio się opłaca. Jest, udało się, 100 tysięcy. Dosłownie jeden malutki grosz doprowadził nas do tego miejsca. Ale nadal to nie było to, czego chciałem. To są moi najlepsi przyjaciele, czyli Teddy i Maciej. I za całą kasę otworzyłem swoją własną pizzerię. Gotti Pizza Grubson. Spokojnie, możesz na nas liczyć, Gotti. To był dosłownie perfekcyjny pomysł. Oni dostarczali pizzę, a ja na tym zarabiałem mega dużo. Boże, kasy. Ja nie mam prawa jazdy. Ja teraz cały czas zarabiam coraz więcej pieniędzy, ale zasługuję na lekką przerwę. O, poczekaj, ktoś zadzwonił. Witam, czy nadzwoniłam się do Gotti Pizza Grubson? Tak, dokładnie, zgadza się, mam nadzieję, że moja pizza ci smakuje. Byłaby pyszna, gdyby twój pracownik właśnie nie zjadł. No nie, Teddy, ja nie mogę, co ty zrobiłeś? Sorry, Gotti, to pachniało tak pysznie. Żądam przywozu nowej pizzy, albo to się naprawdę źle skończy. A wszystko szło już tak dobrze. Pojechałem do domu tej wściekłej baby, aby dostać pieniądze. No i tak, oczywiście jeszcze odzyskać Teddy'ego. Halo, halo, witam. Tutaj pizza Gotti Grubson. Najlepsza pizza w całym GTA 5. O mój Boże, widzowie, to jest naprawdę straszne. Zapłacisz za to wszystko. Poczekaj, co? No nie gadajcie serio, ona wezwała swoją ochronę. Hi-ya! Gościu, dawaj ten paralizator. Dobra, jest, udało się. Bęk, leży. Hi-ya!
wow, jaki ten dom jest niesamowity, ona musi być naprawdę bogata. Halo, panienko, mam dla ciebie twoją pizzę. O smaku słodkiego paralizatora, o, Teddy, poczekaj, co jest? O nie, dobra, hit, jo! Boże, Gotti, naprawdę dziękuję. Zobaczcie na to, ta kobieta ma klucz i poczekaj, czy mi się wydaje. To jest klucz do sejfu. Sejf był pełen kasy, a ja z Teddym wszystko ukradliśmy i zdobyliśmy 1 milion dolarów. Jestem już tak blisko uratowania robocika. Ale niestety mieliśmy pewien problem. Zadzwoniłem do Maćka, żeby odebrał nas z domu bogatej typiary. A problem polegał na tym, że on przegapił zamówienie. A ludzie, którzy zamówili pizzę, naprawdę się wściekli, jechali za Maćkiem i uwieźli nas w domu. Sam i Lapka, jeżeli chcesz mieć w przyszłości takie fury. To wygląda naprawdę źle, ale spokojnie, mam idealny plan. Samochody, które stoją przed bramą, są naprawdę bogate. Więc teraz kupiłem ciężarówkę i postanowiłem je sprzedać. No i powrót do mojego ulubionego miejsca. Tak, zgadza się, salon samochodowy to moje ulubione miejsce. Sprzedałem dosłownie każdy samochód i zabrakło mi jedynie 10 dolarów. Nie no, naprawdę serio, żartujecie sobie ze mnie? Ale nie mogłem po prostu tak stać i narzekać. Czas się skończył, a ja poszedłem na spotkanie do porywacza mojego robocika. Dobra, mam już całą kasę w tej teczce i to jest on. Głupi złodziej! Siemanko stary, ale jest, ja nie mogę, tutaj są moje wszystkie rzeczy. A tutaj są twoje wszystkie pieniądze. 98 milionów, 99 milionów. Hej, poczekaj, gdzie jest reszta forcy? Ale to tylko 9 tonców, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Czy ktoś zamawiał pizzę z Gotti Grubson? Wow. Nie gadaj, że porywasz zamówił pizzę, nie wiedząc, że to jest moja pizza. Hit! Jej! Z tego jednego grosza do 100 milionów dolarów. Dziękuję za oglądanie, dajcie subika i łapkę. To była naprawdę niesamowita przygoda.